Uważaj na zakrętach, nie czepiaj się tramwajów. Nieraz całe wychowanie sprowadza się do tych cennych rad. A jak wychowujemy naszych milusińskich w życiu codziennym? Siadaj, syneczku, odpocznij sobie. Tamten pan to starszy człowiek, on już się w życiu wysiedział, a ciebie bolą nóżki, wątły jesteś, apetytu nie masz. Trzeba dbać o siebie, synku kochany. Popularną formą dokształcania się są wagary kulturalne, czyli poranne seanse filmowe. Co ci przyjdzie ze studiowania historii Rzymu? Życie trzeba poznać, prawdziwe życie. Niech kto udowodni, że nie mamy 18 lat. Skoczno, mały, po ćwiartkę, bo mnie tam już zanadto znają. Dostaniesz pociągnąć. Bywa jednak, że wolnym czasem dzieci i młodzieży ktoś się zainteresuje bardziej praktycznie. Oho, pan administrator znowu wymyślił jakąś hecę. Pan Strzałkowski z ADM na Mlynowie należy do najaktywniejszych i najbardziej pomysłowych organizatorów akcji Życia Warszawy pod hasłem Dzieci z naszego podwórka. Zbiorowe porządkowanie terenu z nagrodami. Cegłę i kamienie na samochód zamiast w samochód. Na Ochocie malowanie ławek na wiosenny i letni sezon. Tam, gdzie ludzie z inicjatywą i dobrą wolą zorganizowali dzieciom zabawę, skończyło się wiele utrapień domowych i szkolnych. Gdy będą mieli najskromniejsze place do gry, nie będą na ulicy kopać piłki albo przechodnia.